Ze smutkiem zawiadamiamy Państwa, że w piątek, 12 marca, po długiej walce z rakiem, zmarł w wieku zaledwie 43 lat Krzysztof Machulewski, znany w Polonii twórca i realizator programu telewizyjnego Panorama Młodych, a później Panorama 10. Krzysztof brał udział przy organizowaniu wielu znanych polonijnych imprez, takich jak Miss Polonia Kanada, koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy pikników polonijnych. Zrealizował niezliczoną ilość reportaży dla stacji telewizyjnej Rogers, fotograf, filmowiec i podróżnik. Pozostawił pogrążone w smutku żonę i 11-letnią córkę. Pogrzeb świętej pamięci Krzysztofa Machulewskiego odbył się w czwartek 18 marca. Jutro, w niedzielę 21 marca, siostra Bogumiła Zamora, nazaretanka z Komańczy, autorka dwóch książek o prymasie Stefanie Wyszyńskim, spotka się z parafianami po każdej mszy świętej w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy 625 Middlefield Road w Scarborough. Siostra Bogumiła przybyła do Kanady i Stanów Zjednoczonych z odczytem pod tytułem Duchowe dziedzictwo prymasa tysiąclecia. Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo nr 15 Mississauga zaprasza na wystawę stołów wielkanocnych Easter Around the World w niedzielę palmową 28 marca w godzinach od 12 do 17 w rotundzie ratusza torontońskiego przy 100 Queen Street West. Centrum Kultury imienia Jana Pawła II i Polimex zapraszają na jarmark wiosenny w niedzielę 28 marca od godziny 9 do 17. Kiermasz książki i stoiska handlowe. O godzinie 14.30 Teatr Biedronka przedstawi program dla dzieci pod tytułem Witaj wiosno oraz występ zespołu tanecznego Krakowia. Wstęp wolny. Konferencja Polskich Księży na wschodnią Kanadę zaprasza na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Kaszubach w sobotę 10 kwietnia z okazji Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystej mszy świętej przewodniczył będzie oraz Słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Antoni Dydycz. Program pielgrzymki. Godzina 11.30 różaniec, godzina 12 uroczysta msza święta, a o godzinie 14.30 koronka do Bożego Miłosierdzia. Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie zaprasza na doroczny bal Heart of Gold w sobotę 24 kwietnia od godziny 18 w Royal Banquet Hall w Mississadze. Gwiazdą wieczoru będzie Cornelia Luna, odtwórczyni głównych ról w musicalach na Broadwayu w Londynie i w Toronto. Do tańca gra zespół non-stop. W cenie biletu $75 wytworna kolacja z winem i deserem oraz zimny bufet. Dochód z balu przeznaczony zostanie na dzieci niepełnosprawne w Polsce i w Kanadzie. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się z Państwem, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.